Witam na konferencji prasowej prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana premiera. Szanowni Państwo, ta Wielkanoc, która właśnie minęła, była dla nas na pewno bardzo trudnym czasem. Dla wszystkich Polaków nietypowe święta, trudne święta. Na pewno była dużym obciążeniem psychicznym dla ogromnej większości z nas, bo nie mogliśmy spotkać się z rodziną. I to na pewno bardzo bolesne doświadczenie. Cała ta sytuacja jest mocno obciążająca psychicznie, ale na pewno jest bardzo głęboki sens tego wszystkiego, co robimy. Ten sens ja dostrzegam przede wszystkim w tym, że poprzez nasze działania, nasze obostrzenia kupujemy sobie czas. Kupujemy czas, ale jednocześnie powodujemy, że dużo więcej osób może ocalić również swoje życie. Wystarczy porównać naszą sytuację, liczby zakażeń do osób, które są zakażone w innych państwach. W Polsce jest to 200 osób na milion mieszkańców, w Republice Czeskiej około 600, w Włoszech i Hiszpanii powyżej 3000, w całej Europie Zachodniej jest to znacząco większa lub większa liczba niż w Polsce. Dzięki temu też mamy czas na dostosowania w naszej służbie zdrowia, na kupowanie nowego sprzętu. Ten okres był bardzo ważny, ponieważ w dużym stopniu udało nam się zapanować nad niekontrolowanymi, nad bardzo gwałtownymi przyrostami, takie jakie widzieliśmy we Francji, w Niemczech, a zwłaszcza w Hiszpanii i we Włoszech. Dlatego też dzisiaj warto popatrzeć na tą rzeczywistość jako ciągle obarczoną dużą niepewnością, jako taki taniec na linie, jak mówią niektórzy epidemiolodzy, ostrożne kroki do przodu, ale właśnie do przodu. Po to, żeby zbudować nową rzeczywistość gospodarczą. I w ramach tej nowej rzeczywistości gospodarczej chcemy zaproponować pewne nowe reguły dzisiaj. W jakiś sposób taki symboliczny można też nazwać tę nową rzeczywistość zasadą trzech I. Jest to izolacja, identyfikacja i informatyzacja. Izolacja to doskonale wiemy. Musimy zachować ten właściwy dystans, ale przede wszystkim też te maseczki, które od dzisiaj w środkach komunikacji publicznej czy na zewnątrz budynków już obowiązują. Obowiązują po to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo transmisji koronawirusa. Po drugie, identyfikacja. Będziemy coraz lepiej starali się opanować sztukę badania, kto z kim miał kontakty. Tutaj wdrażamy aplikację dla osób, które są w kwarantannach i dzięki temu będziemy mogli coraz więcej wiedzieć o tym, kto mógł potencjalnie być zakażony, plus kilka dodatkowych kwestii, o których powie minister zdrowia. I trzecie I to informatyzacja. Jak najwięcej pracy zdalnie, tam gdzie można ją wykonywać, jak najwięcej cyfrowych procesów po to, żeby nie musieć wchodzić w bezpośredni kontakt pomiędzy poszczególnymi osobami. Bardzo ciężko byłoby osiągnąć jednocześnie te trzy cele, czyli pełną swobodę przemieszczania się bez śledzenia, bez badania ruchu osób, kto z kim się kontaktował, kto mógł potencjalnie zakazić kogoś innego, jednocześnie ograniczać epidemię koronawirusa i jednocześnie szybko otwierać gospodarkę. Dlatego od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń. I tak w ramach tego całego zestawu powrotu do nowej normalności czy do nowej rzeczywistości gospodarczej mamy przede wszystkim kilka takich nowych komunikatów. Po pierwsze, otwarcie lasów i parków. Przy czym nie traktujmy tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść. To raczej ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy. Po drugie, złagodzone przepisy w handlu.
Handel jest bardzo ważny. Dzisiaj zaopatrujemy się w artykuły pierwszej potrzeby, artykuły żywnościowe, oczywiście sanitarne. I tutaj chcemy też nieco zliberalizować te zasady, a mianowicie w taki sposób, żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów 15 metrów kwadratowych i jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, czyli jeżeli w sklepie jest, załóżmy, 150 metrów kwadratowych, to 15 osób, to przepraszam, 10 osób, jak łatwo policzyć, może być obsługiwanych w tym sklepie i odpowiednio więcej według tego przelicznika. Jednocześnie pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia, w szczególności mierzenie temperatury i wszystkie środki dezynfekcji, oczywiście też, tak jak wcześniej informowaliśmy, ogłaszaliśmy, muszą być utrzymane, a nawet wzmocnione. Zasada jedna osoba na 15 metrów również będzie obowiązywała w kościołach. Wyjątek od noszenia maseczek tutaj chcemy zastosować wobec rolników. Rolnicy wchodzą w swoje wiosenne, letnie prace. Tam dystans jest z natury rzeczy zazwyczaj dużo większy i przy tej pracy, którą wykonują rolnicy, jest ważne, żeby tam zastosować ten wyjątek. Na wsi jest zresztą w naturalny sposób mniej okazji do kontaktu w bliskim dystansie w porównaniu do miast czy do dużych miast. Zakładając pewien bardziej optymistyczny wariant, chcemy przedstawiać w pewnych interwałach czasowych, może co tydzień, ale może co dwa, w zależności od pewnych kryteriów, o których za chwilę bardziej szczegółowo powie minister Szumowski, chcemy przedstawiać też kolejne etapy, które dzisiaj pokrótce zarysowujemy, w których będziemy dalej zmniejszać te obostrzenia. Zmniejszać, łagodzić, ale jednocześnie utrzymywać ten nowy system, nowy reżim koronawirusa, który na nas wszystkich, można powiedzieć na całym świecie, nakłada pewne dodatkowe obowiązki. Z punktu widzenia gospodarczego będzie to oznaczało nie mniej, nie więcej tylko tyle, że w pierwszej fazie, tak jak już przedstawiliśmy to przed świętami, pokazaliśmy, w jaki sposób w zakładach pracy przemysłowych, przede wszystkim przemysłowych zakładach pracy czy w centrach usług wspólnych, można świadczyć tę pracę, jednocześnie dbając o warunki sanitarne i o dystans społeczny. Teraz będziemy w kolejnych etapach otwierać rzemiosło, następnie handel, choć już i dzisiaj przecież w tym, co powiedziałem, jest złagodzenie przepisów dotyczących handlu, a na końcu usługi i na samym końcu usługi typu salony tatuażu, piercingu czy powiedzmy rehabilitacji, tam gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem i ta możliwość transmisji jest bardzo wysoka. Szanowni Państwo, jesteśmy w sytuacji absolutnie bez precedensu i dlatego trzeba też sobie jasno i uczciwie powiedzieć. Te reguły nie mogą być zapisane w kamieniu. My przedstawiamy dzisiaj pewne 4 etapy dojścia do większego otwarcia gospodarczego i społecznego, bo to te 2 wymiary naszego życia, ale trzeba zastrzec możliwość, że jeżeli będzie lepiej, jeżeli szybciej będzie się wypłaszczać, a może nawet spadać krzywa zakażeń, to będziemy mogli przyspieszać złagodzenie tych reguł społecznych i reguł gospodarczych. Ale jeżeli tak się nie stanie, to trzeba będzie poczekać trochę dłużej na kolejne etapy łagodzenia. Dzisiaj, walcząc z koronawirusem, musimy krok po kroku odzyskiwać teren. Już dziś, patrząc na Hiszpanię, Włochy, Francję, wiemy, że na tym etapie na pewno z pokorą musimy to wypowiadać takie stwierdzenia i ja tak też właśnie robię, ale z całą pewnością na ten moment mamy lepszą sytuację w odniesieniu do całego społeczeństwa niż w Europie Zachodniej. Dziś pokazujemy również drogę. Drogę, która chciałbym, żeby była pełna nadziei, ale ona musi jednocześnie oznaczać to, że utrzymujemy dyscyplinę społeczną. Bo ta nadzieja to powrót do w miarę normalnego funkcjonowania
w gospodarce i w społeczeństwie. To na pewno pewne obostrzenia jeszcze długo będą obowiązywały. Chociażby zakaz większych zgromadzeń, jakichś imprez, koncertów, tego typu spotkań, na których wiemy, że w Europie Zachodniej nastąpiła bardzo gwałtowna transmisja koronawirusa. Ale tam, gdzie mamy wysokie prawdopodobieństwo, że nie będzie to wpływało na gwałtowny przyrost zakażeń koronawirusem, tak jak w etapach, które dzisiaj przedstawiamy, i w łagodzeniu pewnych czynności, działań, funkcji gospodarczych, to decydujemy się na takie właśnie zmiany. Drodzy rodacy, znajdujemy się w zupełnie nowej rzeczywistości, rzeczywistości, która przez dłuższy czas pewnie będzie niestety z nami, i musimy się nauczyć w niej żyć. I uczymy się w niej żyć z każdym dniem, z każdym tygodniem, z umiarem podchodząc do informacji, które stawiają nas w lepszym świetle wobec innych, bo wiemy, że ten koronawirus ma bardzo również duże zdolności do szybkiego rozprzestrzeniania się. Za nami jest trudny czas wyrzeczeń, ale przed nami jest również trudny czas walki z koronawirusem w ramach tych różnych nowych obostrzeń, które wszakże chcemy też łagodzić, z tego względu, że widać wyraźnie, że polskie społeczeństwo bardzo dobrze, w ogromnej swojej większości, reaguje i na obowiązek kwarantan, i na obowiązek dystansowania społecznego, i reaguje we właściwy sposób na te obostrzenia. Dlatego dzisiaj jesteśmy przekonani, że możemy kilka z nich poluzować w racjonalny sposób, jednocześnie dając sygnał wszystkim, że pewien typ zachowań społecznych musi być z nami na dłużej. Walka z koronawirusem dziś się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy. Jestem przekonany, że mamy odpowiednie narzędzia, żeby ostatecznie z koronawirusem sobie jak najszybciej poradzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego. Szanowni państwo, pan premier właśnie przedstawił ten plan, te etapy. One nie oznaczają, że epidemia się kończy. My będziemy musieli nauczyć się żyć z epidemią przez najbliższy czas, czy dłuższy czas. Nie ma takich danych, które by mogły z całą pewnością powiedzieć, że epidemia wygaśnie za miesiąc, dwa, pięć miesięcy. Jedyną datą, która jest pewna, to jest pojawienie się szczepionki i leków. Kiedy ona nastąpi, trudno powiedzieć. Dlatego przez najbliższy, dłuższy czas musimy nauczyć się żyć z tymi podstawowymi zasadami funkcjonowania w czasach epidemii. Zasłanianie twarzy w miejscach publicznych, tam gdzie mamy kontakt z drugą osobą, po to, żeby chronić innych. Po drugie, dezynfekować możliwie często powierzchnię, ręce. Po trzecie, zachowywać dystans. Po czwarte, przebywać na kwarantannie bądź w izolacji, w zależności od tego, czy mieliśmy kontakt z chorym, bądź jesteśmy chorzy. Kolejnym punktem jest ochrona osób najsłabszych, najbardziej narażonych na powikłania, czyli osób starszych, osób chorych. No i oczywiście maksymalnie, jeżeli to tylko możliwe, używania form zdalnych prac. To są te zasady, z którymi musimy nauczyć się żyć przez najbliższy rok, co najmniej być może półtora, jeżeli nie dwa lata. Poza tym zobaczyliście państwo, że ten plan, który widzicie tutaj, nie ma konkretnych dat. Nasi sąsiedzi, nasi różne kraje podawały konkretne daty. Myśmy świadomie tych dat nie wpisali, dlatego że przejście z jednego etapu do drugiego zależy od tego, ile będzie zachorowań, jak on wpłynie na rozprzestrzenianie się wirusa, ile będziemy mieli wolnych łóżek szpitalnych i ile będziemy mieli respiratorów wolnych. Od tych warunków, na ile będziemy zachowywali ten dystans, zachowywali te reguły sanitarne, zależy, czy będziemy mogli przejść do następnego etapu. W związku z tym te odstępy pomiędzy etapami będą mogły być, tak jak pan premier powiedział, tydzień, a czasami trzy tygodnie. W tej chwili byłoby nieracjonalne i nieuczciwe mówienie państwu na pewno z tą konkretną datą
pozwolimy na dany typ działalności. Natomiast za każdym razem musimy popatrzeć, jak to wpływa na epidemię. Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie i nie możemy i nie wolno nam doprowadzić do tego, że gospodarka w kraju, ale i funkcjonowanie w kraju będzie bardzo złe. Bo dlatego, jeżeli tak by się stało, będą umierali ludzie na inne choroby, a nie COVID. Na onkologię, na choroby sercowo-naczyniowe, na choroby rzadkie. Żeby móc leczyć wszystkich pacjentów, a nie tylko tych z COVID-em, państwo musi funkcjonować. Musimy mieć nowoczesne leki, nowoczesne terapie i musimy mieć na te nowoczesne leki, na te nowoczesne terapie również środki. Medycyna jest związana z finansami na całym świecie, w Polsce również. Dlatego w perspektywie roku czy półtora nie możemy pozwolić sobie na całkowitą izolację w tak długim czasie. Musimy wprowadzić zasady bezpiecznego, możliwie bezpiecznego funkcjonowania, o których powiedziałem wcześniej. W związku z tym te pewne poluzowania, o których mówił pan premier, które zaczną obowiązywać od poniedziałku, nie w weekend, tylko od poniedziałku. Możliwość pójścia do lasu, możliwość pójścia do parku. Dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z dużym rozsądkiem. To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. My cały czas powinniśmy się maksymalnie izolować. Tylko maksymalnie izolować się nie da w naszych domach przez rok. Dlatego potrzebujemy tego wyjścia. I używajcie ich, tych możliwości, które teraz wszyscy będziemy mogli z nich skorzystać. Używajcie ich państwo rozsądnie, używajcie ich w taki sposób, żeby swoją kondycję poprawić psychiczną, ale nie narazić innych na zachorowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz będą pytania, które spływały do nas z redakcji. Ponad 40 pytań, więc zasada jedno pytanie od jednej redakcji w pierwszej kolejności. Będą pytania dotyczące konferencji, tematu konferencji. Proszę bardzo. Pani redaktor Edyta Kochlewska z dlahandlu.pl pyta, jaki jest horyzont czasowy pełnego przywrócenia działania sklepów w galeriach handlowych, pełnego, czyli bez limitu klientów? Szanowni państwo, jeżeli ja mogę odpowiedzieć częściowo przynajmniej na to pytanie. My nie wrócimy do czasów sprzed epidemii, dopóki nie będziemy mieli szczepionki, ale możliwość korzystania ze sklepów, możliwość korzystania z galerii będziemy sukcesywnie zwiększali, ale w reżimie sanitarnym ilości osób na przestrzeń handlową, z reżimem sanitarnym zasłaniania twarzy, dystansowania się, dezynfekcji powierzchni. Powrót do pełnej normalności będzie wtedy, kiedy zniknie epidemia. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Redaktor Marcin Chmielewski, Agencja Informacyjna Newseria, pyta pana ministra Szumowskiego o to, czy wszystkie restrykcje mogą zostać zniesione na przykład na wakacje. Jeżeli nie zostaną zniesione na wakacje, to czy branża hotelarska, jak rozumiem, to już część pytania do pana premiera, będzie mogła liczyć na wsparcie rządu? Na pewno wszystkie restrykcje nie będą mogły być zniesione na czas wakacji, ale jak państwo widzicie, wiele z tych restrykcji będzie można w taki sposób ująć, aby one nie ograniczały całkowicie naszej aktywności. I oczywiście to nie oznacza, że będziemy tak spędzali wakacje, jakie spędzaliśmy kiedyś. Ale pewne obszary będą mogły być wykorzystane i pewne aktywności będą mogły być prowadzone. Branża hotelarska jak najbardziej jest jedną z ważnych bardzo branż w gospodarce i może liczyć na wsparcie zarówno w ramach tarczy antykryzysowej, postojowego, które oferujemy dla tych firm, jak również jeśli są to firmy do 9 osób, zatrudniające do 9 osób, to zwolnienie z ZUS, a jeśli do 49 osób, to zwolnienie z ZUS w 50%, w połowie. Jeśli jednak są to firmy też, które wymagają większego zastrzyku płynności, dodatkowego kapitału czy gwarancji,
albo tej pożyczki, która może być umorzona nawet do 75%, jak mówiłem niedawno, prezentując tarczę finansową, to również jak najbardziej branża hotelarska jest tą branżą, która może liczyć i będzie liczyć na pewno na wsparcie państwa. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Redaktor Krzysztof Berenda, RMF FM, pyta o to, czy od poniedziałku poluzowane zostaną również reguły dotyczące spotkań międzyludzkich i na przykład gromadzenia się w 2-3 osoby. Zawsze z dystansem. Ta zasada dystansowania się, jeżeli to nie są rodziny, które spędzają ten czas razem w domu, w mieszkaniu, to ten dystans obowiązuje. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Pytanie od redaktor Aleksandry Mimier z niezależnej.pl. Pani redaktor pyta o okoliczności, które będą decydowały o rezygnowaniu z kolejnych ograniczeń, przechodzenia do kolejnych etapów. Tak jak powiedziałem, tutaj zależy to od liczby chorych, od liczby wolnych łóżek szpitalnych, od liczby wolnych respiratorów, czyli mówiąc wprost, od stopnia, w jakim panujemy nad epidemią. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pytanie od redaktora Dominika Mikołajczyka z InfoSecurity24. Czy policja będzie egzekwować zasadę noszenia maseczek? Jakie są kary za nieprzestrzeganie tej zasady noszenia maseczek? Owszem, policja będzie kontrolowała zasady noszenia maseczek. Tutaj obowiązują powszechne reguły łamania zakazów prawnych. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Redaktor Krzysztof Skurzyński, Fakty TVN, pyta o to, czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać właśnie takiego kalendarza na wzór Republiki Czeskiej. Pan minister już o tym wstępnie mówił. I czy te etapy odmrażania gospodarki będą występować w takim cyklu dwutygodniowym, trzytygodniowym? To jest już inne pytanie, ale w tym samym brzmieniu mniej więcej. No tutaj z mojej strony, tak jak powiedziałem, tu zależy wszystko od tych warunków epidemicznych, w związku z tym, czy to będzie, tak jak powiedział pan premier, tydzień czy dwa, czy też może się tak zdarzyć, że będziemy przesuwali ten kolejny etap dalej. Zależy od tego, jak te warunki będą wyglądały, ile będziemy mieli chorych, ile miejsc w szpitalach i respiratorów. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pytanie od redaktora Marcina Fiołka z wpolityce.pl. Pan redaktor pyta o spotkanie z pana premiera z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem. Czy już coś wiadomo o powrocie do sportu zawodowego, na przykład do rozgrywek ekstraklasy? Kiedy można się spodziewać otwarcia sportu rekreacyjnego, na przykład Orlików? Tak, spotkałem się wczoraj z panem prezesem Zbigniewem Bońkiem i z panią minister Dmowską. Omawialiśmy zasady możliwego powrotu do sportu, zwłaszcza sportowców, którzy chcą ćwiczyć, muszą ćwiczyć przed olimpiadą, która została o rok przełożona, ale chcemy, żeby jak najwięcej polskich sportowców tam odnosiło wiele sukcesów. I rozmawialiśmy również o ekstraklasie. I tutaj umówiliśmy się w taki sposób, że za tydzień do dwóch tygodni od wczoraj otrzymam propozycję ze strony PZPN, Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasy, w jaki sposób mogłyby wyglądać rozgrywki czy powrót do rozgrywek i w jakim etapie. I kiedy zobaczymy te procedury, przedyskutujemy oczywiście z ministrem zdrowia, z panem ministrem Szumowskim i podejmiemy wtedy decyzje dotyczące tego, czy i na jakich zasadach taki powrót do rozgrywek jest możliwy, pewnie nie wcześniej niż za miesiąc, ale w takiej perspektywie pewnie można dyskutować o tym oczywiście bez publiczności na trybunach, bo wiemy, że to był jeden z dużych błędów popełnionych przez naszych przyjaciół z zachodniej Europy, ale już dziś związki sportowe i w szczególności PZPN i Ekstraklasa dyskutują o tym, jakie musiałyby być te reguły spełnione przez nich, żeby państwo polskie, w szczególności Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny mogli dopuścić do rozgrywek, na jakich zasadach, oczywiście bez widzów, bez publiczności. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Pan redaktor Łukasz Szpyrka z Interi pyta o wskazane w etapie trzecim możliwość powrotu najmłodszych dzieci do szkół, przedszkoli, żłobków. Czy to oznacza, że dzieci powyżej czwartej klasy do szkoły do końca roku szkolnego nie wrócą? I jak też będzie wyglądał ten powrót tych młodszych dzieci do placówek oświatowych? Szanowni Państwo, tutaj my mówimy o powrocie do żłobków, do przedszkoli
jako opiece nad dziećmi dla rodziców, którzy po prostu nie są w stanie czy nie mogą w domu tych dzieci pod opieką pozostawić. Regulacje takie systemowe dotyczące szkół, dotyczące edukacji będziemy Państwu przedstawiali odrębnie, wspólnie tutaj z panem premierem, z panem ministrem Piątkowskim. One będą komunikowane niezależnie. Tutaj mówimy o opiece nad dziećmi dla rodziców, którzy po prostu muszą wrócić do pracy, a potrzebują, aby dzieci były zaopiekowane. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Pytanie od pana redaktora Madeusza Calika z Super Expressu. On pyta o to, kiedy najwcześniej możemy liczyć na to, że zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek, który od dzisiaj obowiązuje. Jak będzie szczepionka. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Pytanie pana redaktora Rafała Poniatowskiego z TVN24 dotyczy tarczy finansowej. Na jakim ona jest etapie? Czy mamy już wypowiedź Komisji Europejskiej i kiedy ona stanie się obowiązującym prawem? Tarcza finansowa jest na takim etapie, na jakim zakładaliśmy. Toczą się pozytywne rozmowy z Komisją Europejską, również z instytucjami finansowymi różnymi, które będą brały udział również w zbieraniu środków na tarczę finansową. Pierwsze środki są dostępne praktycznie w czasie, kiedy będziemy jeszcze w kwietniu chcieli dystrybuować je wśród firm mikro, małych, średnich, to te pierwsze 75 miliardów złotych. Przypomnę, że już ruszył program również tarczy antykryzysowej, który jest dobrym dopełnieniem czy uzupełnieniem tarczy finansowej, gdyż w ramach tego programu mamy już finansowanie postojowego, mamy ulgi w ZUS i na dzień dzisiejszy już prawie 900 tysięcy firm przystąpiło do różnych programów, które zaoferowaliśmy. Raz jeszcze warto to powtórzyć, bo 900 tysięcy firm to znaczy, że ogromna grupa przedsiębiorców nie tylko zaufała naszym procedurom, naszym programom, naszym propozycjom, ale po prostu już albo korzystają z naszych programów osłonowych, z programów ratowania miejsc pracy, albo za chwilę będą z tych programów korzystać. I duże firmy, takie jak CCC, którą wiele z Państwa zna, wypowiadały się bardzo pozytywnie na temat funkcjonowania tarczy antykryzysowej i bardzo wiele firm średniej wielkości, mniejszych, komentuje pozytywnie nasze działania związane z tarczą finansową. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Pytanie redaktora Bartłomieja Maślankiewicza z Polsat News, który pyta o to, w którym etapie planowane jest wznowienie działalności zakładów fryzjerskich. Szanowni Państwo, tutaj, tak jak powiedziałem, te poszczególne elementy mogą ulegać przyspieszeniu bądź zwolnieniu. Natomiast zakłady fryzjerskie, jako te miejsca, gdzie są bardzo bliskie kontakty twarzą w twarz, planowane są uruchomienie ich w trzecim etapie. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Pytanie od redaktora Michała Kolanki z Rzeczpospolitej, który pyta o to, kiedy i w jakim formacie będą otwarte szkoły, czy są takie plany i czy planowane matury będą wyłącznie pisemne. Tak jak myśmy zakomunikowali, ten obszar będziemy komunikowali odrębnie z panem premierem, z panem ministrem Piątkowskim. Wszystkie regulacje dotyczące obszaru edukacji, ale do tej pory zakomunikowany plan postępowania jest nadal aktualny. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Redaktor Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski pyta o to, czy i kiedy można się spodziewać szczegółowych rekomendacji rządu dotyczących zachowania się wyborców w dniu wyborów prezydenckich, tak by wszystkim głosującym zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Tutaj, jeżeli z mojej strony mogę powiedzieć, to tak jak powiedziałem, ja swoje rekomendacje przedstawię panu premierowi w najbliższych dniach, natomiast szczegółowe zasady są analizowane przez ekspertów. W momencie, gdy będziemy mieli już akty prawne, będziemy również odnosić się do poszczególnych etapów i poszczególnych rozporządzeń. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Redaktor Mariusz Piekarski, RMF, pyta o to, kiedy możliwe jest przywrócenie imprez masowych z udziałem publiczności, na przykład mecze, koncerty.
Tak jak powiedziałem, ten zakaz będzie, to ograniczenie na pewno będzie dłużej obowiązywało, ponieważ to ograniczenie nie nakłada aż tak bardzo dużych restrykcji na gospodarkę jako taką, a jednocześnie niesie ze sobą bardzo duże ryzyka. Dlatego na ten moment jest to zakaz do odwołania i nie planujemy jego zniesienia ani w drugim, ani w trzecim, ani na ten moment w czwartym etapie. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Pytanie redaktora Rafała Białkowskiego z PAP. Pan redaktor pyta, kiedy możemy się spodziewać w ogóle sygnałów o rozpoczęciu drugiego etapu łagodzenia restrykcji i od czego będą te decyzje w sprawie rozpoczęcia drugiego etapu uzależnione? Tak jak już powiedzieliśmy, te warunki są dosyć jasne, epidemiczne, natomiast kiedy poinformujemy w przyszłym tygodniu, pan premier wskaże kolejną datę, kiedy będziemy przechodzili do drugiego etapu. Dziękuję. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Pytanie od redaktora Rafała Tuszyńskiego z Polskiej Agencji Prasowej. Pan redaktor pyta o to, czy rząd przygotowuje kolejne pakiety antykryzysowe i czy one mogą rozszerzać tą kwotę ponad 300 miliardów złotych, która w tej chwili jest zaangażowana. Już dzisiaj kwota, która jest zaangażowana, przekracza 300 miliardów złotych, ponieważ ona odnosi się zarówno do tarczy antykryzysowej, którą zaprezentowaliśmy 3 tygodnie temu, również do tarczy finansowej, ale także do wszelkich ulg, które w międzyczasie, czy to na prośbę, sugestie pana prezydenta Andrzeja Dudy, czy w związku z dyskusjami z przedsiębiorcami wdrożyliśmy, bądź teraz wdrażamy, bo właśnie obecnie, czy dzisiaj będziemy głosować także nad tarczą w Sejmie. A więc tak jak powiedziałem wcześniej, tarcze, które mają nas chronić z różnych stron przed utratą przychodów, utratą dochodów, płynnością, której brakuje teraz w firmach, są narzędziem elastycznym. Ja się niemal codziennie spotykam, dzisiaj słowo spotykam nabiera innego trochę charakteru, spotykam się przez telewizor z przedsiębiorcami, rozmawiam z nimi o ich różnych potrzebach, o ich bolączkach i tutaj będziemy na pewno jeszcze nie raz dostosowywać tarcze. Bardzo dziękuję pani marszałek, wszystkim posłom i wszystkim senatorom za to, że starają się w sposób szybki i elastyczny podchodzić do projektów, które rząd proponuje. Te projekty, one muszą odpowiadać we właściwy sposób na wyzwania danego etapu kryzysu. A niestety ten kryzys, zwłaszcza kryzys od strony gospodarczej, on się dopiero rozwija. I jego zależność od wzrostu zakażeń jest oczywiście bardzo duża, bardzo znacząca, ale niestety również wtedy, kiedy nastąpi scenariusz optymistyczny w przypadku zakażeń, czyli w koniec kwietnia, czy w maju, czy w czerwcu, załóżmy, że nastąpi szczyt zachorowań i będziemy mogli już powiedzieć, że tych zakażeń jest coraz mniej, to wiemy doskonale, że z konsekwencjami dla gospodarki będziemy musieli sobie radzić dłużej. I dlatego na takie pytanie o kolejne emanacje tarczy mogę tylko odpowiedzieć, że na pewno będzie wiele dodatkowych rozwiązań. Natomiast tak potężna odpowiedź na zapaść w przychodach, na zapaść dochodów, na zamknięcie aktywności gospodarczej przez wiele firm jest na pewno podstawową odpowiedzią, którą widzimy i wiem doskonale, bo rozmawiam z premierami z innych krajów Unii Europejskiej, jest w dużym stopniu powielana, korzystają z tego inne kraje, bo jest to rozwiązanie na pewno dobre. Jest to rozwiązanie, które doprowadzi do wzrostu deficytu budżetowego, co do tego nie ma wątpliwości, ale dzisiaj podstawowym naszym celem jest ratować miejsca pracy, ratować firmy i w ten sposób ratować gospodarkę przed bardzo, bardzo głębokimi turbulencjami. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Pan redaktor Tomasz Setta z TOK FM pyta o to, co z organizacją większych wydarzeń prywatnych. Chodzi na przykład o wesela, pogrzeby, komunie. Jak tu będą wyglądały nowe zasady? Szanowni Państwo, jak powiedzieliśmy, zasady obowiązujące od poniedziałku, przypominam, dotyczące kultu religijnego, to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Natomiast
Dotyczy to również pogrzebów, natomiast wesela i inne tego typu spotkania społeczne będą w kolejnych etapach umożliwiane. Na dzień dzisiejszy podchodzimy do tego bardzo w sposób ostrożny. Dziękuję bardzo i proszę bardzo, ostatnie pytanie. Pytanie dotyczy granic i tego, czy planowane jest ich otwarcie jakoś w najbliższym czasie, a także czy planowane jest zwolnienie z kwarantanny dla pracowników transgranicznych, którzy wjeżdżają do Polski. Nie jest planowane dzisiaj otwarcie granic, chociaż z całą pewnością mogę na ten moment powiedzieć, że będziemy utrzymywali ten termin, co najmniej ten termin, o którym powiedzieliśmy wcześniej. To jest do 3 maja. Szanowni Państwo, Polska jako pierwszy albo jeden z pierwszych krajów na świecie wprowadziła sanitarne kontrole graniczne. Rzeczywiście doprowadziliśmy do ograniczenia ruchu i to do bardzo znaczącego ograniczenia ruchu przez polskie granice. I to dzisiaj epidemiolodzy i eksperci z całego świata bardzo mocno chwalą. Uważają, że to była jedna z ważnych bardzo przyczyn tego, że dzisiaj ta liczba zakażeń w Polsce jest znacząco mniejsza niż w krajach takich jak Włochy, Austria, Hiszpania, czy mniejsze kraje jak Belgia, Dania, gdzie te ograniczenia wdrożone zostały później. Dlatego o ile nie zaistnieją bardzo optymistyczne okoliczności w najbliższych 2 tygodniach, to chcemy te sanitarne kontrole graniczne oraz obostrzenia graniczne utrzymać. To okazało się bardzo ważnym, skutecznym narzędziem, które na pewno pomogło w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję.